Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Okres stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w solach o podanych wzorach. No to w solach. Tlen występuje na minus drugim stopniu utlenienia, a nie metale są na takim samym stopniu utlenienia jak w resztach kwasowych. No i wiadomo, wciąż suma stopni utlenienia wynosi 0, bo nie mamy tutaj jonów. Ok, no to tutaj zaczynamy. I mamy Na. Znajduje się w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma stały stopień utlenienia wynoszący plus 1 lub po prostu 1. Tu dajemy x. Na tlen minus 2. 1 x 2 razy minus 2. 0 1 x. Z tego mamy minus 4. No to minus 3. Przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i zapisujemy w postaci liczby rzymskiej. Czyli ten azot występuje tutaj na trzecim stopniu utlenienia. B. Tutaj uwaga, bo przy Na mamy 2. To będzie 2 x i aż 4 razy minus 2. 2 minus 8 minus 6 na drugą stronę, zmieniony znak. Hop. To teraz C. Glin, 13 grupa, czyli trzeci stopień utlenienia. P to X. O. I teraz mamy tak. 3. X. No z tego już widzimy, że jest minus 8. Minus 5. 5. Vka. No to D. Wiemy, że chrom występuje tutaj na różnych stopniach utlenienia, bo nie wiem, czego właściwie mamy tutaj się doliczyć. Więc jak widzimy, że to jest trójka, no to to będzie trzeci. A chlor jest z kwasu chlorowodorowego, czyli jest tam resztą kwasową, czyli występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. No i dlatego możemy sobie tutaj to sprawdzić, że z tego jest 3. Tutaj jest 3 razy minus 1, to jest minus 3. Jest 0. No jest 0. Tutaj widzimy, że żelazo jest 3, minus 2x, 3, nawias, wymnażamy, 3. Dla przypomnienia wymnażamy z tym i z tym. Liczby ze sobą. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Czyli tutaj mamy 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.